Aleksandra Gołda dla portalu realnews.pl, a ze mną Mateusz Murański. Witaj. Siemanko, witam, cześć, witam wszystkich. Jak twoje wrażenia po pierwszej konferencji? Ale o co pytasz? Ogólnie o zestawienie, o to, co się działo na konferencji. O twoje nastawienie do Arka. No moje nastawienie do Arka jest... No co, no już nie mogę się doczekać, tak? No już codziennie myślę o tej walce, już najpierw chętnie się, żeby ta walka była dzisiaj, bo już jestem na tę walkę gotowy. Mamy sobie coś do udowodnienia. Tak jak wspominałem na wcześniejszych konferencjach, że Fame dał mi takie schodki kariery. Pierwszym z tych schodków był Alan, który został pokonany, drugim jest Arek, później jest trzeci schodek, czwarty, piąty, ale o nich nie bałem. Bo chyba ty się tutaj świetnie odnajdujesz i też czytam komentarze. Ludzie się bardzo pozytywnie odnoszą i mówią, że ty zrobiłeś bardzo duże postępy. I nawet Arek w wywiadzie sam powiedział, że no trochę ci słodzi, ale bardzo pozytywnie się wypowiadał na temat twoich postępów. No tak, bo wiesz co, bo no, trenuję z zawodowcami, trenuję bardzo ciężko. To jest dla mnie prywatna vendetta, jeżeli chodzi o walka pierwsza była tak naprawdę nierozstrzygnięta. No, wygrał Arek na papierze, ale wylądował w szpitalu, ja dawałem wywiady. Wiesz, już nie chcę wracać, no okej, okay, ale okej, okay, wygrał, no. No wygrał, no tak powiedzmy dwie rundy wygrał, wygrałem jedną. Więc mamy sobie coś do udowodnienia, bo dalej nie wiemy, kto jest lepszy, tak? A ja jestem przekonany, że ja jestem dużo lepszy od niego, bo on już osiągnął swój szklany sufit. Chociaż nie chcę mu ujmować, bo jest typem zawodnika, który walczy do końca, jest nieustępliwy, jest twardy. Ale i od razu mówię, że to nie będzie łatwa walka. To będzie walka, to będzie bitka bardzo mocna, bardzo ostra, bardzo krwista. Aczkolwiek na pewno nie dopuszczę do tego, żeby wyszedł do ojca. Skończę go albo duszeniem, albo w gandem paucie, a jak Bosia da, to będzie fajny knockout. No, to wiem też, wiem z autopsji, z doświadczenia, które nabywam z dnia na dzień, że nie ma co się nastawiać na knockout, bo kiedy się nastawiasz, to on nie przychodzi. Mm-hmm. To będzie, czyli to będzie na pewno sportowa walka, ale jeśli chodzi tak prywatnie, to jakie wy macie nastawienie do siebie? Czy to będzie złość tylko czysto sportowa, czy też takie nastawienie, jeśli chodzi o niego jako osobę prywatną, masz negatywne? Ja po prostu chcę mu pokazać, kto jest lepszy. Mm-hmm. Tyle. Niech tym razem przemówią pięści, a nie tam wyzwiska od najgorszych. Mm-hmm. No, chociaż Fame się wiąże z dymami tak zwanymi. Ty zamierzasz teraz trochę... No to uwierz mi, że będą zajebiste dymy, ale w klatce. No wszyscy na pewno czekają, a jeśli chodzi o twojego tatę, on zawalczy z szalonym reporterem. Jak to się w ogóle stało? Jak to się stało? Tego nie wiem. Tego nie wiem, no. No bo to dzisiaj była po prostu decyzja o tym podjęta. Ja wiem, że on miał walczyć z Arkiem. Wiesz co, po prostu tata sobie nie wyobrażał sobie sytuacji, że miałby wyjść do, jeżeli już by do tego doszło, bo mogłoby do tego nie dojść. I prawdopodobnie do tego nie dojdzie, bo jest 0,1 szansy, że tego nie będzie. 99,9 szansy jest na to, że Arek do tej walki nie przystąpi, ponieważ nie dopuści go lekarz. Ale jeżeli już by doszło, tata nie czułby się dobrze z tą wygraną, tak? Bo to nie byłaby wygrana, która by smakowała. Więc po prostu zaproponował zawodnika rezerwowego. Mało tego, że zaproponował tego zawodnika rezerwowego, to jeszcze dzisiaj się zadeklarował, że jeżeli właśnie ta mikroszansa się spełni, czyli Arka jakimś cudem dopuszczą do walki z moim ojcem, no to bierze tańcula, a później wchodzi reporter. Mhm. Także no chyba... to też wyzwanie, że twój tata się podjął tego, prawda? Bo no, dokładnie. To jeśli chodzi o ciebie, mówisz, że dużo trenujesz, że twoja najmocniejsza strona. Nieustępliwość, charakter, serce do walki. No serce było od początku, a teraz do tego dochodzą umiejętności, bo chyba masz do tego predyspozycję. Jednak aktor, ale tutaj jednak też... Urodzony fighter. No nie, to jeszcze do zawodowstwa mi daleko, aczkolwiek idę tą ścieżką. Trenuję z najlepszymi pod okiem Roberta Maruszaka, Michała Wlazło, Marcina Wasilewskiego z Gromdy. No, to są ludzie, którzy poprowadzą mnie do sukcesu.
I będę tutaj rozbijał każdego po kolei w tym świecie free fightów. To taki twój przeciwnik, z którym taka osoba, z którą byś szczególnie chciał zawalczyć, jest ktoś taki, czy nie zdradzisz na razie? No jest to ta faja bita, ten popek, narkoman śmieć, bity pies. Jeden nie free fighter, ale o nim jeszcze nie mogę mówić, bo jestem już z nim podpisany, ale głos. Jakby głos ogłoszenia tej walki należy do federacji. Myślę, że wszyscy się domyślają, o kogo chodzi, ale ja jeszcze nie mogę o tym mówić oficjalnie. Czyli z Popkiem, jeśli chodzi o free fighty, cię być może zobaczymy. Ale wcześniej będzie ten zawodowiec. Na pewno. Raczej. Nie na pewno, ale raczej. Czyli już włodarze... Ale taki nie zawodowiec jak Alan Kwieciński, tylko zawodowiec. Zawodowiec przez duże Z. Czyli włodarze już jakby tą propozycję dostałeś od włodarzy, jeśli chodzi o tej osoby, której nie zdradzasz. Chyba, że zdradzisz widzom. No nie, nie mogę. Nie mogę. Jestem podpisany oczywiście. Aha. Ale już jest podpisany kontrakt. Czy tamta osoba już gdzieś tam na mediach zdradziła, ale to wyszło niegodnie ode mnie. Okej, w takim razie dzięki za wywiad. Ale będzie to walka, no, która, jeżeli ją wygram... To już będziesz należeć do... To będzie materiał na dobry film, nie? Naprawdę, jeżeli ja tą walkę z nim wygram, to będzie materiał na dobry film. Zagrasz w nim główną rolę. I zagram w nim główną rolę, tak. Okej, w takim razie nie przeciągam. Dzięki za dzisiejszy wywiad i do zobaczenia na drugiej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.